Witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj prezentacja Peugeot 508, druga generacja, dwulitrowy silnik Blue HDI, oznaczenie 180, czyli 177 koni, w bardzo fajnej wersji GT lub, jak to woli po polsku, GT. Kolor popielaty, bardzo fajnie doposażone auto. O tym będzie przy wnętrzu. Teraz natomiast przejdziemy do pomiaru lakierniczego. Elementy z przodu, jak błotniki oraz maska, są aluminiowe. Tutaj jest to na mierniku opisane wszystko. Pozostałe elementy są stalowe. I oczywiście zderzaki oraz klapa są z tworzywa sztucznego, czyli plastik. I oczywiście dach też jest stalowy, a plastikowe to zderzak i tutaj klapa. Wygląda, że auto jest całe w oryginale, oprócz tylnego lewego błotnika. Tutaj jest druga warstwa lakieru, a w zasadzie lakier bezbarwny, drugi nałożony. Jakieś musiało być niewielkie zarysowanie, przytarcie, gdzieś tutaj jakaś kreska czy coś, i ktoś to malował w leasingu. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe jakieś rzeczy, które zostały, no to już sobie przejdziemy do mankamentów wizualnych. Tak więc przechodzimy do mankamentów wizualnych. Tutaj na zderzaku kreska grubości milimetra i tutaj u dołu. Jeśli chodzi o elementy tutaj, to bez jakichś wgnieceń. Tego nie widać, nie rzuca się w oczy na pierwszy rzut oka. Tutaj jeśli chodzi o błotnik, to warstwa właśnie bezbarwna musiała być gdzieś na fragmencie tylko położona, jakieś musiało być zarysowanie drobne. Tutaj na zderzaku minimalna rysa, ona nie jest widoczna w ogóle z daleka. Tutaj na zderzaku tak samo drobne zarysowania. Minimalna wgniotka do otwierania drzwi na błotniku i tutaj dwie takie mikro rysy o grubości 1 mm i tutaj też jest minimalna wgniotka, taka pół centymetrowa, też od otwierania drzwi. Tutaj dwie rysy milimetrowe, jak się odejdzie na około metr od samochodu, to one się nie rzucają. Jest możliwość zrobienia tego specjalną metodą. Bezlakierowo to się napuszcza lakier. Jakby ktoś chciał, to możemy dać namiary na taki warsztat, co to robi.
jest ścierana rysa, napuszczany lakier i praktycznie później po tym śladu nie ma. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że auto jest używane i ktoś zaraz może też obić pod marketem, porysować i tak dalej. Tutaj jeszcze jakaś wgniotka jedna. Taka półcentymetrowa, minimalna rysa tutaj, tutaj i tutaj na zderzaku przytarcie. I tutaj odprysk jakiś mikro po kamieniach. Auto jest w oryginale, nie było lakierowane, więc jakieś drobne zarysowania rysy może mieć. Tym bardziej, że jest sprowadzone z ciepłego kraju, gdzie są ciasne uliczki, kultura jazdy też jest trochę inna, ale za to pod spodem jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie, jakby auto wyjechało z fabryki. Sprawdzimy sobie opony, jeśli chodzi o przytarcie, no to będą widoczne na zdjęciach. Opona jest letnia, Michelin 18 tydzień 23, tak jak widzicie, śniegu jest trochę, a wyjechała bez problemu. To jest właśnie, jak jest nowa letnia opona, to na śniegu też sobie daje radę. Wiadomo, że nie tak jak zimówka, ale nie ma źle. Tarcze, klocki po wymianie, to będzie wszystko opisane w szczegółach samochodu. Z tyłu mamy tą samą oponę. A jeśli chodzi o bieżnik, to jest praktycznie cały. Też jest 18 tydzień 23 rok. Tarcze bez rantu, ładne. I klocek też bardzo bogaty. Auto trochę stało, nie jeździło, więc te klocki, tarcze będzie trzeba rozhamować. Pojeździ się trochę 30, 40, 50 km i to się rozhamuje. Nie trzeba nic z tym robić. Tutaj opona dokładnie taka sama. Michelin Pilot Sport 5. I tutaj to samo. I tarcza też wymieniana. Ok, przejdziemy sobie teraz do szyb. Rok produkcji 2019. Z tyłu mamy rok produkcji 2021 i tutaj 2021. O, tutaj to będzie widać, jedynka. Jeszcze dla pewności, że tutaj nic nie było, to już miernik lakieru wyciągniemy. Będzie przemierzone we wnętrze. Proszę, tutaj są wartości fabryczne, więc nie było kolizji. Co jest ważne, żeby miernik właśnie przylegał do całej struktury. Tak jak jest przyokrąglone, no to tą głowicę ciężko przyłożyć. No i tak jak widzicie, są wartości fabryczne. Tego lakieru we wnętrze jest naprawdę niewiele. Można potocznie powiedzieć, że tyle co kot napłakał. Tutaj mamy szybę 2019 rok produkcji. Tutaj mamy 2019 rok, 2020 rok. I tutaj mamy 2019 rok. I tutaj mamy 2019 rok. Szyby atermiczne. Kamera. Czujnik deszczu, zmierzchu. I inne bajery. Szybki rzut oka pod maskę. Lampa lewa 2019 rok produkcji. Lampa prawa 2019 rok produkcji.
po wymianie rozrządu, oleju w silniku, w skrzyni biegów. Tutaj też widać, że jest nowy akumulator wymieniony. Śruby na masce nie były odkręcane. Śruby na błotniku tutaj również nie były odkręcane. I tutaj analogicznie jak z lewej strony od kierowcy, ani maska nie była odkręcana, ani błotnik. I przejdziemy sobie teraz do wnętrza. Wersja GT, bardzo dobrze doposażona, blokada elektryczna szyb, z tyłu dla dzieci nagłośnienie fokal, system bliz w lusterkach, lusterka fotochromatyczna się automatycznie przyciemniają, tak samo jak środkowe. To jest rzadkość, jeśli chodzi o 508 wyposażenie i tak naprawdę zarezerwowane dla marek premium. Klapa elektryczna, utrzymanie pasa ruchu, asystent prowadzenia na tempomacie aktywnym, tempomat aktywny, autoalarm. Piękna tapicerka skórzana, naturalna, fotel kierowcy z pamięcią, oczywiście elektryczne regulacje w pionie, w poziomie, podnoszenie i tak dalej. Masaże w fotelach z przodu, ścinana kierownica ze znaczkiem GT, tempomat aktywny, zmiana w manetkach przy kierownicy biegów, również manualna możliwa, ciemna podsufitka, bezramkowe lusterko, też fotochromatyczne, konsjerż, system satelitarny SOS. I teraz uruchomimy pojazd. Od razu jeszcze zmienimy język. To też nie każda wersja ma język polski, są czasami wersje bez. No to jest akurat wersja dostępna z językiem polskim i już mamy zmieniony język. Tutaj odległość na tempomacie aktywnym sobie ustawiamy. Wirtualny kokpit, oczywiście możliwość zmiany wyglądu zegarów. Czytanie znaków. I teraz mamy tak z opcji, oczywiście radio, klimatyzacja dwustrefowa automatyczna, wbudowana nawigacja, ale dużo lepszym rozwiązaniem jest Google Maps z Android Auto lub Apple CarPlay. Automatyczne przełączanie świateł, krótkie, długie. Park Assist, czyli asystent parkowania. Wspomaganie wizualne przy parkowaniu. Kolejno mamy wspomaganie parkowania, czyli czujniki kamery 360, kontrola poślizgu kół, inicjalizacja niedopompowania opon. I przechodzimy do ustawień pojazdu. Blokowanie lusterek na wstecznym, czyli tutaj w dół się one obniżają same automatycznie z lewej, z prawej strony, jak sobie ustawimy. I tutaj dostosowanie tak samo. Oświetlenie towarzyszące, powitalne. Czyli tutaj sobie ustawiamy, jak długo ma się świecić auto, jak idziemy do domu, jak idziemy do samochodu. Reflektory kierunkowe, czyli lewo, prawo nam się doświetlają zakręty, jak skręcamy. Adaptacyjny układ oświetleń lamp z tyłu, i to lampy są też LEDowe, full LEDowe jak z przodu, to również z tyłu są lampy LEDowe. Oczywiście z przodu też są lampy LED do jazdy dziennej. Oświetlenie kameralne, tutaj sobie możemy zrobić podświetlanie wewnątrz. Odryglowanie tylko drzwi kierowcy, odryglowanie tylko bagażnika, tylna klapa z napędem elektrycznym, oczywiście otwieranie bezdotykowe.
i z bezpieczeństwa Active Safety Brake, czyli jak szybko auto ma hamować samo, żeby nie było kolizji, wyświetlanie zalecanej prędkości tutaj na desce z kamery, alarm nieuwagi kierowcy i zmęczenia, rozpoznawanie znaków drogowych. Oprócz tego, że mamy informacje o prędkości, to też są informacje o znakach stop, zakaz wjazdu, zakaz wyprzedzania i tak dalej. I monitorowanie martwych pól w lusterku. Tutaj jest ta dioda, która informuje, czy można zmienić pas, czy nie. Oczywiście Bluetooth, telefon głośno mówiący, zestaw głośno mówiący, streaming po Bluetooth jest Spotify, YouTube i wszystkie inne rzeczy, które nam się zamarzą. Apple CarPlay, aplikacje wbudowane, MirrorLink i Android Auto. Aplikacje wbudowane, jest dodatkowo jeszcze opcja My Peugeot, bardzo fajna aplikacja. No i tutaj ustawienia jeszcze podświetlania, możemy sobie wybrać różne podświetlania kokpitu, tutaj tego i tutaj tego. Jest naprawdę dużo, dużo możliwości. Oprócz tego podgrzewane fotele z przodu. Tutaj mamy wyłączanie systemu start-stop, wyłączanie nawiewów, zmiany trybów pracy i jazdy. Możemy sobie wyregulować, jak auto ma jeździć. Oczywiście bardzo dobra japońska skrzynia biegów, 8-biegowa, hydrauliczna, klasyczna, wysuwane podnóżki na fotelach. I przejdziemy sobie jeszcze do tyłu. Z tyłu auto wygląda tak. Isofixy zapinane na zamek, dodatkowe nawiewy, gniazda USB. I tak się prezentuje auto w środku. Na koniec klapa elektryczna. Tutaj mamy kluczyki, nie naciskamy nic. Podchodzimy i podkładamy nogę, klapa się otwiera. Tutaj w bagażniku mamy rzeczy, które były wymieniane. One będą dokładnie opisane. Subwoofer z fokala. Zamykanie można też jest z guzika zamykać. Natomiast nasza ulubiona opcja to tak naprawdę jest zamykanie i otwieranie z pilota. Przytrzymujemy guzik i klapa się zamyka. I tak wygląda wersja GT. Ładne black piano, jeśli chodzi o lusterka, listwy. Ładna alufelga. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim samochodzie, o takiej konfiguracji. Zapraszamy do komentowania, udostępniania. Może ktoś znajomy szuka takiego samochodu albo z rodziny, a nie wie, że posiadamy. Także zapraszamy i pozdrawiamy, ekipa Trade Luxe.